doktorze, co to właściwie są kanabinoidy? Kanabinoidy stanowią uboczny produkt przemiany materii w konopiach siewnych. Stwierdzono około 520 związków z różnych grup flawonoidów, które są zawarte w konopiach. Interesują nas jako lekarzy, medyków dwie grupy. Grupa CBD oraz grupa THC. Grupa THC to są te kanabinoidy, które zawierają substancje psychotropowe. Natomiast druga grupa CBD są to produkty lecznicze, które wykorzystywane są przy leczeniu około 100 chorób. Ale mimo wszystko, słysząc konopie, pierwsze co ktoś, kto nie jest do końca w temacie, ma na myśli, to powie substancje uzależniające. Jak to właściwie jest? Można się uzależnić nawet od CBD, czy nie? Związki CBD zawierają bardzo znikomą ilość związków psychoaktywnych, tak więc nie grozi nikomu uzależnienie. Uzależnienie groziłoby, gdybyśmy zażywali związki z grupy THC. Czyli możemy spokojnie stosować CBD, a kto powinien, czy sami sobie możemy zalecić taką terapię, czy to pod kontrolą już lekarza specjalisty powinniśmy zażywać? Więc może ja powiem parę rzeczy na wstępie, dlaczego należy stosować kanabinoidy i kto może. Kanabinoidy łączą się w organizmie za pomocą specjalnych receptorów. Są to receptory CB1 i CB2. CB1 łączy się w organizmie z receptorem głównie w układzie nerwowym, natomiast CB2 w układzie odpornościowym. Dlatego odpowiednie połączenie zarówno z receptorem CB1 lub CB2 jest wykorzystywane przez organizm w celu przeciwdziałania odpowiednim chorobom. Tak więc receptory CB1, czyli połączenie z układem neurologicznym, powoduje, że możemy przeciwdziałać stresowi w chorobach, które powodują nadmierne napięcie organizmu, a także powodują uspokojenie tego organizmu. Także niewielkie są prace badawcze udowodnione, że działają również przeciwko padaczce. Równocześnie receptory CB1, łącząc się z innymi układami, powodują, wpływają na przemianę materii, więc przede wszystkim wpływają na spadek łaknienia, powodują również regulację apetytu, kontrolę ciśnienia tętniczego, a także koordynacji ruchowej. Natomiast receptory CB2, i tu bardzo ważna rzecz jest, wykorzystywane są w układzie odpornościowym, i ostatnio stwierdzono, że mają znaczenie w onkologii, a to dlatego, że mogą powodować apoptozę, czyli samoobumarcie komórek nowotworowych. Czyli może stanowić to w jakiś sposób terapię onkologiczną? Dobrze rozumiem? Jest to, można powiedzieć, wstęp do profilaktyki. Jest to taka profilaktyka, którą możemy sami sobie zastosować, bo udowodnione prace naukowe potwierdziły wykorzystanie i tych kanabinoidów w celu wykonania apoptozy. Procesy apoptozy zachodzą po spożyciu tych konopi w organizmie ludzkim i tym samym wykorzystywane są w przypadku raka wspomnianego piersi, raka wątroby, glejaka, raka jelita grubego, raka płuca, czy też raka gruczołu krokowego. Odpowiednia dawka w postaci zalecanej przez dany produkt powoduje, że proces zachodzący w organizmie tej apoptozy zostaje nasilony i tym samym organizm sam potrafi w niewielkim stopniu sobie zwalczyć te komórki raka. Oczywiście jest to wszystko prace badawcze, ale są one już udowodnione i mają znaczenie medyczne. Ale czy są to produkty bezpieczne? Czy na przykład możemy bez problemu połączyć je z przykładową chemioterapią?
tym przypadku stosowane one są jako profilaktyka, czyli zapobieganie. Chemioterapia to już jest leczenie. To już są produkty, które chemiczne, które powodują obumieranie komórek nowotworowych. Badania, jak już wspomniałem, są dopiero zaczęte i udowodniono jedynie, że komórki nowotworowe w niewielkiej ilości podlegają procesom apoptozy i wyniki są naprawdę zadowalające. Także stosowanie głównie jako profilaktyki może pomóc organizmowi ludzkiemu zwalczenie tych niewielkiej ilości tych komórek nowotworowych, a tym samym uchronić organizm przed nowotworem. Ale nowotwory to też przypadki, powiedzmy, skrajne. A powiedzmy o takiej naszej codzienności, czyli mamy w tej chwili jesień, idzie zima, ludzie są zmęczeni, przemęczeni, mają słabą przemianę materii, wiadomo, więcej jemy, więcej siedzimy w domu. Czy w tym przypadku oleje CBD, kanabinoidy mogą nam pomóc? W jaki sposób? Tak, jak już wspomniałem wcześniej, wykorzystuję tutaj powinowactwo ten kanabinoid do receptorów CB1, który łącząc się z komórkami nerwowymi powoduje wyciszenie organizmu, powoduje, że ten organizm jest bardziej odprężony, mniej zmęczony. Powstają tak zwane neuroendokanabinoidy, które nasilają te procesy zachodzące w organizmie i tym samym powodują wyciszenie organizmu. Ma również niewielkie działanie przeciwbólowe, przeciwstresowe, regulujące ciśnienie. Powoduje powstanie tych endokanabinoidów, powoduje, że ten organizm jest wyciszony, mniej zestresowany, a tym samym będzie bardziej wypoczęty i w przyszłości będzie wydajniejszy i wracał do pracy. Muszę zapytać, bo zapewne wiele pań też będzie nad tym się zastanawiało, czy te substancje mogą wesprzeć nas w odchudzaniu? Tutaj nie ma takiej roli, ale odgrywają one oczywiście rolę w regulacji apetytu. Jednak trudno powiedzieć, badania są w toku i nie zalecał, to znaczy można zalecić stosowanie, jednak czy efekty będą zadowalające, trudno mi odpowiedzieć. Badania są w toku. A czy te substancje są dostępne na rynku? Jak się je stosuje? W jaki sposób je dawkować? Czy to jest w formie napoju, czy to jest w formie, no właśnie, czego? Jest wiele produktów, które oferują różne firmy. Najczęściej są to olejki, które stosują, każdy olejek wyprodukowany przez daną firmę ma sposób użycia. Najczęściej jest to kilka kropli w trzech dawkach podzielonych dziennie. Po jedzeniu oczywiście. Ale jak będziemy szukać w internecie, pod tym hasłem wyskoczy nam bardzo dużo różnego rodzaju propozycji różnych firm. Czym się kierować, żeby zwyczajnie nie dać się wprowadzić w błąd, czy, no powiem wprost, nie zatruć się czymś? Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, czy produkt ma atest, czy ma badania medyczne i czy ma rejestrację w danym kraju i jest dopuszczony jako produkt leczniczy. To są główne czynniki, którymi należy kierować się przy wyborze danego produktu. Jeżeli takowy produkt nie posiada wspomnianych przeze mnie rejestracji czy wskazań medycznych, to niestety radziłbym zrezygnować mimo zachęcającej ceny. A w jakim przypadku bezwzględnie nie należy stosować tych substancji? W jakim przypadku? No na pewno stosowanie substancji, które są niejasnego pochodzenia, które nie mają podanych składów procentowych i nie mają udowodnionej właściwości terapeutycznej, czyli zawartego z podanego składu biochemicznego, może przyczynić się nie tylko do pogorszenia stanu zdrowia i nasilenia choroby bądź innych skutków ubocznych, a nie zamierzonego polepszenia po prostu zdrowia i życia.
A czy w tym momencie, na tym etapie badań, jesteśmy w stanie powiedzieć cokolwiek o łączeniu z innymi lekami, gdy na przykład na stałe przyjmujemy leki na ciśnienie, na cukrzycę? Czy takie połączenie będzie dla nas bezpieczne? Tak, badania naukowe, które oglądałem, dowiodły, że kanabinoidy wspomagają leczenie cukrzycy czy też nadciśnienia tętniczego i jak najbardziej nie wchodzą w interakcję z lekami i można je stosować przy stosowaniu codziennych tabletek jako uzupełnienie diety. Czyli podsumowując, możemy powiedzieć, że jeżeli sprawdziliśmy certyfikat pochodzenia, jesteśmy w 100% pewni danego produktu, to możemy go bezpiecznie stosować w celu wspomożenia naszego organizmu, prawda? Tak, sprawdzenie tych, jak pani powiedziała przed chwilą, certyfikatów, składu chemicznego i zaleceń, co zawierają, czy zawierają THC czy CBD, to możemy używać je bezpiecznie w odpowiedniej dawce i w odpowiednim czasie po spożyciu posiłków. Oczywiście zachowując po prostu te regulaminy, które są zawarte na ulotce i stosowanie w celu leczenia odpowiednich chorób bądź wspomagania ich leczenia. Doktorze, dziękuję serdecznie za rozmowę i do zobaczenia. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.